Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam soczewicę z warzywami w greckim stylu, w takim małym słoiczku. Nie mamy tu niestety podanego producenta, jest tylko, że zrobione dla konkretnego sklepu, a szkoda. Porcja 280 gramów, chociaż w słoiczku jest sporo miejsca, do tych 300 mogli już to dodać. Tym bardziej, że kaloryczność nie jest zbyt duża, bo jest tylko 352 kilokalorie, więc raczej powiedziałbym skromniutko. Ale oczywiście danie jest bezmięsne. Jak nie jesteśmy wege, to te mięso zawsze można dodać lub jakiś inny składnik, lub jedno i drugie, o czym będzie nieco później. Jeśli chodzi o skład, to 50% zawartości to soczewica brązowa oraz soczewica zielona. Później mamy cukinia, olej sojowy, obrane pomidory, por, cebula, zielona papryka, marchew, sól, ocet winny, woda, cukier, czosnek oraz pieprz czarny. Żadnych dziwnych e-składników, żadnych konserwantów. Skład jak dla mnie bardzo dobry i oby więcej takich dań było. Tylko troszeczkę więcej kaloryczności, jakby było, to by było lepiej. No ale warzywa, chociaż soczewica jest, to powinno być to trochę więcej kalorii. Mogli jednak dodać tutaj do chociaż tych 300 równo. To sobie zrobili jakieś 280, no ale trudno. Ja tu kupiłem oczywiście za połowę typowej ceny sklepowej, więc jak najbardziej ok. Mam nadzieję, że będzie smaczne. Sam skład jest bardzo dobry. Według mojej opinii. A z moją opinią nie każdy musi się zgadzać. Widzę, że te wszystkie dania z tej samej firmy w stylu greckim są takie dosyć mocno oleiste. Ale jest na to mała rada. Jak jemy bez żadnego dodatku, to może być to dla niektórych problem lub nie. Nie będzie to troszeczkę mniej problematyczne. Tak to jeszcze wygląda. Niepodgrzane. Soczewicy jest tu sporo. I sporo tego, powiedzmy, oleju. Bardzo dużo powiedziałem. Polskie zapałki. No i jak to się te kilkanaście minutek podgrzeje, w moim przypadku dodam sobie trochę ryżu, no i to danie się troszeczkę zagęści, chociaż ono nie jest jakieś rzadkie czy coś w tym rodzaju, ale za to z tym olejem będzie lepiej, bo ryż wchłonie większość oleju i nie będzie to takie mocno oleiste, najmniej takie widoczne jak tutaj pokazałem. Ryż oczywiście zrobiony bez żadnych przypraw, soli i tym bardziej. Wchłonie właśnie smaki z tego dania. Tylko na to trzeba troszeczkę poczekać. Tak to się prezentuje po podgrzaniu. Z ryżem jeszcze bardziej się to zagęściło. Ryż troszeczkę wypił tego oleju, ale i tak nadal samo danie jest dosyć oleiste. Tak jak te poprzednie z tej samej firmy, firmy marki. No jak widać, są tu spore kawałki tych warzyw. No, ja lubię soczewicę, więc nie sądzę, aby to było coś niedobrego. Jest taki posmak pomidorowy. Bardzo dobry. Ja lubię soczewicę, więc
Jak dla mnie musi być to dobre. Kaloryczność się zwiększyła, mniej więcej powiedzmy w moim przypadku jakieś z 550 kilokalorii, więc jak najbardziej jest ok. Lubię takie dania, które mają przynajmniej te 500. No tak zjeść bez żadnego dodatku to troszeczkę kiepskawo, chyba że ktoś musi albo chce. No z dodatkiem mięsnym też by to jeszcze było większa porcja, więcej kaloryczności, to jak tam kto woli, ale w takiej formie też to bardzo fajnie smakuje. Taki sosik olejowo-pomidorowy powiedzmy jest. No i taki sam smak. W smaku nie jest to złe, chociaż ten pieprz niby w składzie był, no ale zazwyczaj jest go za mało, jak dla mnie. Więc ja sobie tego pieprzu dodam. Aby jeszcze bardziej smaki były wyraźniejsze. Chociaż to nie było jakieś mdłe czy coś w tym rodzaju. Na pewno plusem jest spora porcja, spora kaloryczność, zero konserwantów. Małym minusem jest opakowanie. Mogli to zapakować w puszkę, a nie w szkło. Lepiej by to było, ale zawsze można sobie takie coś przepakować, jak idziemy na biwak, do jakiegoś plastikowego pojemnika i będzie trochę lżej, a do jakichś zapasów domowych to bez różnicy. Chociaż ja i tak wolę mieć to w puszce niż w szkle. Pod względem smakowym, jak dla mnie, bardzo dobre. Po doprawianiu jeszcze lepsze. Jeszcze kupione to w moim przypadku w bardzo dobrej cenie. No jeszcze przed tymi wszystkimi podwyżkami, jeszcze za pół ceny. Cena i smakowitość tego dania jak najbardziej na plus. Jak dla mnie, nie wiem jak cena dzisiejsza, ta cena po tych wszystkich podwyżkach przecież i tak wszystko podrożało. Ale i tak jest to dosyć proste i smaczne danie. Z dodatkiem ryżu i bez mięsa. I bez mięsa też jak najbardziej można to zjeść. Ja takie coś jak najbardziej polecam. Chyba, że ktoś nie lubi bardzo mocno olej z tego dania. Ale już z dodatkiem ryżu nie jest to takie złe. Ja polecam takie danie jak najbardziej, jak ktoś sobie chce spróbować. Nie jest to w regularnej sprzedaży, raczej jak jest powiedzmy ten grecki tydzień, czyli tam od czasu do czasu. Ale pod względem smakowym jest ok. Dodatkowe informacje na ten temat będą podane pod spodem w opisie. Koniecznie pozostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.